Ogromne wydatki na armię czynią Polskę krajem z dnia na dzień bezpieczniejszym, mówił prezydent Andrzej Duda, który przebywał w Zakliczynie w województwie małopolskim. W Zakliczynie prezydent Andrzej Duda najpierw odwiedził nowy blok komunalny, jaki powstał z inicjatywy samorządu. Później spotkał się z mieszkańcami miasta. Zwracał uwagę na bezpieczeństwo. Mówił m.in. o wybudowaniu połączenia Baltic Pipe, które uniezależnia Polskę od gazu z Rosji. Wskazywał na działania władzy zmierzające do budowy elektrowni atomowych. Jednocześnie zwracał uwagę, że potrzeba ogromnych wydatków na armię. Ale nie mam żadnych wątpliwości, że dzięki temu właśnie nasze państwo jest każdego dnia coraz bardziej bezpieczne. Prezydent wyjaśnił, że do Polski dociera nowoczesny sprzęt z Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych. Zwrócił uwagę na przekazane wojsku czołgi K2 i armatochaubice K9. Mówił też o zamówieniu na amerykańskie hajmarsy. Dzisiaj najważniejsze jest bezpieczeństwo. Najważniejsze jest to, żeby wszyscy nasi rodacy czuli, że Polska nie zostanie napadnięta, że Polska jest bezpieczna, że polskie wojsko jest wystarczająco silne, żeby w razie czego nasze państwo obronić, że potrzebujemy sprawnej, zmodernizowanej armii. Każdego dnia widzimy to na Ukrainie. Co to znaczy, jeżeli armia broniąca kraju jest wyposażona w nowoczesne uzbrojenie? Ukraina, broniąc się przed agresją, korzysta w dużej mierze z uzbrojenia, jakie otrzymuje od krajów sojuszniczych. Według polskiego prezydenta dostawy sprzętu z Zachodu mocno zmieniły kondycję ukraińskiej armii. Andrzej Duda zapowiadał budowę polskiej armii o silnym morale, dobrze wyszkolonej i wyposażonej. Jednocześnie dziękował tym wszystkim, którzy zgłaszają się do wojska, czy to do służby zawodowej, do wojsk obrony terytorialnej, czy też do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.